Zima jednej złości, ale zapalonych narciarzy cieszy. Polski rząd zapowiada, że będzie można swobodnie korzystać ze stoków w naszym kraju. Są jednak tacy, którzy wolą wybrać się na stoki poza granicę Polski. Niestety, przynajmniej na razie nie ma co myśleć o wyjeździe na Słowację czy do Austrii. Pozostają więc stoki we Włoszech, ale i tu trzeba spełnić odpowiednie warunki, by móc z nich skorzystać. We Włoszech jest dość prosta sprawa. Musimy zrobić tak naprawdę dwie rzeczy. Albo mieć paszport covidowy z zaszczepieniem, albo test nie starszy niż 48 godzin i przede wszystkim najważniejsza sprawa, musimy mieć tak zwany login QR lokalizacyjny, który znajduje się na wszystkich włoskich stronach lub na naszym gov.pl z dopiskiem Włochy, wyjazd do Włoch, więc to jest bardzo prosta sprawa. Od 6 grudnia wszedł nowy komunikat z włoskiego Ministerstwa Zdrowia i Turystyki, że najpóźniej, czyli tak zwani, no w tej chwili, jeżeli mamy grudzień, no to te szczepionki z marca są akceptowane. Natomiast ci wszyscy, którzy byli szczepieni w styczniu, w lutym, niestety muszą się doszczepić trzecią dawką i muszą aktywować swój kod QR lub niestety muszą wykonać test, ponieważ no niestety te szczepionki tracą z automatu ważność i one są naprawdę sprawdzane. Narciarze mają więc na razie do wyboru Polskę lub Włochy, gdzie niestety przyjdzie nam płacić za wszystkie usługi w euro. W tej chwili te ceny są dość mocno atrakcyjne, jeżeli chodzi o grudzień oczywiście, no ale tu już powolutku, że tak powiem, ten temat tego tak zwanego firsta się już kończy, więc niestety wchodzimy w sezon wyższy, czyli świąt i nowego roku, no te ceny to są naprawdę, jeżeli chodzi o Włochy, bardzo wysokie. Natomiast polecamy terminy między 15 stycznia, a gdzieś 10 lutego, wtedy te ceny też są niższe, ze względu na to, że właściwie w całej Europie w tym czasie nie ma takich dużych ferii, więc te ceny zdecydowanie są wtedy niższe. Natomiast no niestety tutaj nasz region śląski, ferie mamy w tym roku w najdroższym sezonie między 12 a 26 lutego, to mamy i karnawał w tym czasie, czyli no i walentynki, także no wszystko to się tak nałożyło akurat w tym roku, że te dwa tygodnie naszych ferii niestety są w dość wysokim sezonie. Kto jednak nie lubi zimy i będzie szukać wypoczynku w ciepłych krajach, może być mile zaskoczony, a nawet jeśli lubi narty, powinien dobrze policzyć, co jest bardziej opłacalne, zimowe szaleństwo czy palmy w zimie. Ceny karnetów w całej Europie niestety są wysokie. Przy obecnych kursach euro, no niestety to też oczywiście wszystko ma sytuację no niekorzystną dla nas. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazdy do Egiptu, czy na Wyspy Kanaryjskie, czy przede wszystkim na te dalekie kierunki typu Meksyk, Dominikana, gdzie tam praktycznie nie ma żadnych ograniczeń, to naprawdę te, jak tak spojrzymy na to całościowo, czyli przy wykupieniu pobytu, dojazdu i karnetu, to naprawdę można polecieć za te pieniądze do Meksyku rzeczywiście.